Dzień dobry Państwu na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów. Chciałbym Państwa zaprosić do odwiedzin u szewca. Tak, ostatnio właśnie stwierdziłem, że są takie zawody, które no, dzisiaj wykonują rzemieślnicy, a dawniej w gospodarstwie domowym w zasadzie buty naprawiano sobie samemu. Stolarstwem zajmowało się wielu ludzi i również robiło sobie usługi stolarskie. No i oczywiście najbardziej popularny taki zawód wykonywany w domu, no to był krawiec krawcowa, ponieważ w domach były maszyny i, i, i ludzie sobie sami szyli, ale wracając do szewca, tutaj zapraszam, jest szyld reklamowy Pana Kordusa z, tutaj dokładnie z Gostynia. Tu jest mistrz szewski i możemy zobaczyć jak wyglądają buty zrobione przez szewca. Tutaj obok mamy też szyld kolejny, gdzie mamy piękny damski but. Jest to pracownia obuwia na pierwszym piętrze. Pan Datkiewicz się tym zajmował. No i możemy pokazać po drugiej stronie tego szyldu, że nie tylko robił buty damskie, ale robił też buty Męskie, także tu możemy zobaczyć te dwie reklamy. Przejdziemy tutaj troszeczkę dalej. Proszę zobaczyć, jest tutaj szyldik. No w niezbyt może dobrym stanie, ale jest Warsztat Obuwniczy pana. Skorupińskiego. Jako dziecko pamiętam, idąc do cioci na ulicy Łaziebną, przechodziło się koło tego szyldu. W oknie były zawsze takie miniatury butów. Bardzo dobrze pamiętam ten warsztat, i jest to na pewno jeden z czołowych warsztatów. Był warsztat obuwniczy pana Skorupińskiego. I teraz, jak przejdziemy tu na tą ścianę, to proszę zobaczyć, jakie piękne szyldy mogą być na temat butów. Berson to były obcasy gumowe niedoścignionej jakości i przybory szewskie. Tutaj mamy pepegi, czyli kalosze, śniegowce i buty, obuwie ludowe, sportowe, tenisowe i spacerowe. Tu mamy piękny szyld obcasów firmy Continental. To jest ta firma Continental, która dzisiaj robi nam opony, ale przemysł gumowy również produkował materiały do napraw dla szewców. Tutaj też mamy Continental, no i oczywiście, że nie tylko Mamy Continental, to były też wspaniałe Mars. Prima to są najtrwalszy obcas gumowy, czyli mamy polski szyld. Są tu też szyldy związane z pastami do butów, ale ja myślę, że to będzie temat na osobny program. I tutaj wróćmy właśnie do tego Continentala. Proszę zobaczyć, tak wygląda Continental. Wzór 198. Jest całe piękne pudełko. Mamy powtórzony ten szyld reklamowy, który jest tam na tamtej reklamie. No i oczywiście w środku mamy też. Te właśnie obcasy. Jeżeli chodzi o inne przedmioty, no to tak jak wspomniałem, u pana Skorupińskiego w oknie były małe buty. Tu też proszę zobaczyć, jakie wspaniałe, małe... Chodaki, takie w zasadzie całoroczne, na pewno bardzo dobre, ekologiczne buty. Jest to wspaniały przykład właśnie butów zrobionych przez szewca. Proszę też zobaczyć w Leśnie na ulicy Niepodległości. W czasie okupacji była taka firma z Bremy, która produkowała takie maty ochronne na czołgi, różne koszyki, wiklinowe rzeczy. I myślę, że również wyprodukowała właśnie takie wkładki do butów, one są w różnej rozmiarze, tu też proszę zobaczyć możemy nawiązać do audycji i do wystawy tytki i kartonarze, ponieważ tutaj oprócz tego, że mamy, że mamy powiedzmy tekturę, no to jeszcze mamy... Takie tutaj naturalne surowce. I proszę zobaczyć, tak wyglądał taki komplet i to też właśnie ciekawe, że to jest rozmiar 44 i jest to forma militarna, czyli myślę, że jak już bieda we wermachcie zajrzała w oczy, to trzeba było sobie, jak to się mówi, takimi wkładkami ratować sytuację. Bardzo często mówiło się tak, że u szewca są drewniane gwoździe. Powiem od razu o co chodzi. Proszę zobaczyć, to jest taki wygląda to w zasadzie jak kawałek zapałki zaoszczony. Tutaj jest na przykład parowa fabryka ćwieków drewnianych do obuwia która się znajdowała w Białej Podlaskiej, a tu mamy na przykład amerykańskie drewna je kolicki, jest tutaj tego 500 gram, no i oczywiście była to na Morawach wytwórnia, tutaj mamy też amerykańskie gwoździe. Już Państwu tłumaczę skąd to się wzięło. Tu mamy taki ładny stary bucik i proszę zobaczyć, tutaj są powbijane drewniane gwoździe. Tu mamy oczywiście stalowe gwoździki, proszę też zwrócić uwagę, ile razy był ten bucik naprawiany, tu już Chyba było przetarte na wylot i trzeba było robić wstawkę, ale właśnie te ślady, które tutaj są, to są właśnie główki takich drewnianych gwoździ. Chodziło o to, że jak się to y, przykleiło, to żeby to jeszcze wzmocnić na czas klejenia i później to też ma swoje właściwości, y, jako chodzi o wytrzymałość. I tu były takie drewniane gwoździki. No, też jak się szło do szewca, to trzeba było też. Zamawiało się buty. Proszę zobaczyć, jest książka miarowa wraz z żurnalem obuwia, modele na rok 38. Oczywiście znowu były te kołki szewskie, no i tu mamy takie o papiery, gdzie jak przychodził ktoś, to kładł nogę na taką kartkę, obrysowywało się tą jego nogę i było wiadomo, jaki but ma zrobić. No a fajnie jest tutaj, że też w środku jest też taki żurnal i możemy zobaczyć, jakie są ciekawe wzory bucików. No musicie Państwo powiedzieć, że to chyba jest naprawdę jakieś kosmiczne wzory, no ale jak patrzę na dzisiejszą modę, to w zasadzie stwierdzam, że wszystko już było, bo te dzisiejsze Wymyślone są bardzo podobne do tego, co kiedyś było prezentowane. Oczywiście taki szewc musiał się posługiwać cennikiem. Mam tutaj wspaniały cennik, uchwalony przed wojną przez Cech Szewski. Tu akurat jest Cech Szewski z Wolsztyna, a sam ten cennik był drukowany w Grodzisku Wielkopolskim. I tutaj też możemy zobaczyć, jakie były ceny. I fajnie jest napisane, że niniejszy cennik obowiązuje od dnia ogłoszenia aż do odwołania czyli. Powiedzmy nie było to, że Pan Szewc sobie sam wymyślał ceny, tylko były na te jego pracę y, 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 był cennik. No i oczywiście, żeby ktoś nie myślał, że szewc to tylko taka prosta praca, proszę zobaczyć, to są prawdziwe szewskie szablony. Przy pomocy takiego szablonu szewc dokonywał pomiarów, oczywiście nogi klienta i później rysował sobie na skórze ten to, co musiał wyciąć i to, co musiał poszywać. I proszę zobaczyć, jak ciekawie się prezentowały takie szablony. Oczywiście niektóre wykonane z mosiądzu, niektóre wykonane już z aluminiowej blachy. Były to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe rozwiązania. Te akurat różnią się tylko materiałem, a resztę odwzorowują. Także naprawdę szewc to jest też... Ciekawy zawód, i pomyślmy, że nie jeden dziadek, nie jedna babcia w domu ma, mieli szydło, mieli dratwę, mieli igły i sami naprawiali sobie buty. Także szanujmy zawód szewca, a w ogóle jest to też ciekawy temat kolekcjonerski. A zawsze Państwa namawiam do zbierania rzeczy nietypowych, nieszablonowych. Dziękuję.